Cześć, więc 2 dni temu na Instagramie, na Facebooku i na tym kanale na YouTubie stworzyłem krótką ankietę, w której zapytałem Was, czy somatotypy mają sens, czy wpływają na nasz trening, naszą dietę i na nasz wygląd. Jak widać, zdecydowana większość z Was zagłosowała, że tak, somatotypy wpływają na przynajmniej jeden z tych czynników. No i moim zdaniem jest to sytuacja, w której możemy powiedzieć: powtórz kłamstwo milion razy, a stanie się prawdą. Dlatego w tym filmiku odpowiemy sobie na pytanie, czy faktycznie koncepcja somatotypów ma sens i czy powinniśmy się nią przejmować. Ale zanim odpowiemy na to pytanie i zadamy sobie inne pytania, które oczywiście będą wpływać na tą odpowiedź, musimy zdefiniować, co to są somatotypy, ponieważ niektórzy z Was za bardzo nie wiedzą, o co chodzi, a jestem pewny, że już spotkaliście się z tą koncepcją. Więc na pewno słyszeliście stwierdzenia jak ektomorfik, mezomorfik i endomorfik. Zresztą wielu z Was, pisząc do mnie, od razu zaczynacie Waszą wiadomość w ten sposób: cześć Daniel, jestem ektomorfikiem, ważę tyle, mierzę tyle i mam taki i taki problem. Więc na pewno wielu z Was już słyszało o tej całej koncepcji, po prostu nie słyszeliście tego słowa somatotypy. Więc ta cała koncepcja została wymyślona przez Williama Sheldona w około 1940 roku i próbował on znaleźć korelację, czyli powiązanie między typem sylwetki a charakterem danej osoby. Więc osoba, która jest klasyfikowana przykładowo jako mezomorfik, jest bardziej agresywna. Osoba, która jest klasyfikowana jako ektomorfik, może być bardziej zamknięta lub cicha i tak dalej. Więc próbował znaleźć korelację, czyli powiązanie między charakterem a typem sylwetki. Więc na pewno wielu z Was też spotkało się z charakterystyką, jeżeli chodzi o endo, mezo i ekto. Jak endomorfik, jest to osoba potocznie uznawana jako osoba bardziej grubsza, osoba, która ma problem ze zrzuceniem wagi. Mezomorfik jest to osoba bardziej umięśniona i ektomorfik jest to osoba chuda, szczupła, która ma problem z przybraniem na wadze. Więc to jest najczęściej spotykana definicja somatotypu, który każdy z nas lub każda osoba, która interesuje się mniej więcej tym sportem sylwetkowym, tym całym procesem budowania naszej sylwetki, się spotkała. Jest jednak mały problem, ponieważ typologia Sheldona spotkała się z ogromną krytyką. Zresztą była obalana nieraz i była krytykowana przez cały świat naukowy. Zresztą zostało mu zarzucane fałszowanie badań naukowych. Mimo to cała ta koncepcja somatotypów nadal jest nauczana i wślizgnęła się do całego świata fitness, czy też świata budowania sylwetki. No i nadal niektórzy używają somatotypów jako, nie wiem, sposób określania treningu lub celu danej osoby. Dlatego musimy sobie zadać pytanie, czy somatotypy mają wpływ na Twój wygląd, czyli na to, jak możesz potencjalnie wyglądać, mają wpływ na to, jak powinieneś programować Twój trening, jak powinieneś opracować Twoją dietę, czy mają wpływ na Twój metabolizm, ponieważ to jest bardzo często używane, no i czy mają wpływ na Twoje wyniki sportowe. Jeżeli odpowiemy sobie na te pytania, będziemy w stanie określić, czy ta koncepcja faktycznie ma sens. Dlatego zaczniemy od wyglądu. Czy somatotypy wpływają na Wasz wygląd i czy wpływają, co najważniejsze, na Wasz potencjalny wygląd, czyli jak możecie wyglądać w przyszłości. I sądzę, że tutaj zdecydowana większość z Was prawdopodobnie kliknęła tak, ma to sens i wpływa to na Wasz przykładowo wygląd, ponieważ myślicie o somatotypach w kontekście celu. Przykładowo jesteś endomorfikiem, więc musisz spalić tłuszcz, musisz stracić na wadze, jesteś gruby po prostu, ale masz z tym problem, ponieważ różne powody, o których zaraz powiem. Za to jesteś ektomorfikiem, klasyfikujesz się jako osoba chuda, Twoim potencjalnym celem jest przybranie na wadze, jednak masz z tym problem, ponieważ różne powody, o których zaraz powiem. Jednak według mnie nie o to w tym wszystkim chodzi, ponieważ zaczynają się robić schody wtedy, kiedy mamy osoby o mieszanych somatotypach. Ponieważ bardzo rzadko możemy znaleźć osobę, która pasuje do tych wszystkich charakterystyk, które przypisujemy danemu somatotypowi. Ponieważ najczęściej spotkamy osobę, która jest mieszana. Ma troszeczkę endo, jest troszeczkę mezo, jest troszeczkę ekto, jest troszeczkę endo, jest troszeczkę to, jest troszeczkę tamto. Czyli po prostu ma pewne charakterystyki przypisane do danego somatotypu i ma pewne inne charakterystyki przypisane do innego somatotypu. W tym momencie cała ta koncepcja traci swój sens i całe to nazewnictwo, że jestem ektomorfikiem, więc to też traci swój sens. I w tym momencie nie widzę powodu, żeby nazywać się jakoś inaczej, tylko dlatego, że mamy jakiś inny cel do osiągnięcia. Zresztą, jak to zaraz powiem, endomorfik lub potencjalny endomorfik lub endomorfik, który jest teraz, w tym momencie, może być ektomorfikiem lub mezomorfikiem za 2 lata, za miesiąc, obojętnie, w zależności od tego, jak poprowadzi swoją sylwetkę. Ponieważ ta typologia Sheldona też sugeruje, że nie jesteś w stanie zmienić swojego typu. Nie jesteś w stanie zmienić swojego somatotypu, co jest oczywiście nieprawdą. Jesteś w stanie zmienić swoją kompozycję ciała. I jednym z tych dowodów jest to zdjęcie, które Wam wcześniej pokazałem. Ponieważ na tych zdjęciach
jestem ja. Na każdym z tych zdjęć jestem ja i mogę być klasyfikowany jako ektomorfik, jako mezomorfik, jako endomorf. Dlatego odpowiedź na pytanie, czy somatotypy mają wpływ na wasz wygląd, na wasz potencjalny wygląd, brzmi nie. Następne bardzo ciekawe i istotne pytanie, czy somatotypy wpływają na wasz metabolizm? Czy to, pod jakim somatotypem się klasyfikujecie, wpływa na to, jaki macie metabolizm? I to niekoniecznie musi być zgodne z prawdą. To wcale nie tak, że osoba chuda, czyli generalnie postrzegana jako ektomorfik, będzie miała bardzo szybki metabolizm lub szybszy metabolizm od osoby, która jest postrzegana jako endomorfik, czyli osoba grubsza. Ponieważ w rzeczywistości jest tak, że to właśnie osoba grubsza, osoba z większą ilością tkanki tłuszczowej, będzie miała podwyższony metabolizm ze względów adaptacyjnych. Więc w tym przypadku nie. Twój somatotyp nie określa tempa twojego metabolizmu. Następnie zadamy sobie pytanie, czy somatotypy wpływają na to, jak powinieneś programować twój trening i jak powinieneś się odżywiać. I sądzę, że wielu z was kliknęło tak, ma to wpływ na trening i dietę, ponieważ myślicie o tym znowu w kontekście celu. Endomorfik gruby powinien stracić na wadze. Ektomorfik chudy powinien zyskać na wadze. Więc powinien budować masę, ten powinien spalić tłuszcz. A mezomorfik powinien być dalej zajebisty, ponieważ i tak ma wszystko, jest umięśniony i jest szczupły. Więc myślicie o tym w kontekście celu i według mnie jest to błędne. Powinniśmy myśleć troszeczkę inaczej. Przykładowo, trening, tak? Opracujmy jeden cel, lub określmy jeden cel dla każdego z tych stomatotypów, czyli endo, ekto i mezo. Więc każdy z nich chce zbudować masę mięśniową. Teraz pytanie brzmi, czy jeżeli każdy z nich chce zbudować masę mięśniową, czy musi podejść do tego procesu inaczej pod względem treningu? Ponieważ jeżeli tak, jeżeli każdy z nich musi zrobić ten trening inaczej, to znaczy, że tak somatotypy mają sens, określanie się po lub kategoryzowanie się jako endomorfik, mezomorfik czy ektomorfik ma sens. Jeżeli nie, jeżeli zasady treningu lub zasady treningu na budowanie masy mięśniowej się nie zmieniają w tym przypadku, nie ma większego sensu kategoryzowanie się pod dany somatotyp. I chciałbym sprostować jedną rzecz. Jest coś takiego jak budowanie planu treningowego pod typ ciała. Nie somatotyp ciała, tylko pod typ ciała. Mam tu na myśli to, że każdy z nas oczywiście jest inny, ta genetyka i tak dalej. Jednak każdy z nas może mieć inną długość kończyn, może mieć inny rodzaj włókien mięśniowych, może mieć inną gęstość kości. To wszystko może mieć wpływ, jeżeli chodzi o programowanie planu treningowego dla danej osoby pod dany cel. Oczywiście każdy z nas może mieć troszeczkę inny cel. Jednak jeżeli chodzi o zasady budowania masy mięśniowej, te zasady raczej się nie będą zmieniać, ponieważ ćwiczenia są ćwiczeniami, przeładowanie progresywne jest przeładowaniem progresywnym, tłut jest tłut. Te wszystkie zasady są nadal implementowane do każdych z tych osób, więc nie widzę powodu, żeby określać lub opracowywać plan treningowy pod dany somatotyp, oczywiście nie myśląc o tym w kontekście celu, ponieważ cel to jest kompletnie inna sprawa. Jeżeli chodzi o kwestię żywieniową, to nadal nie ma tutaj też większego sensu, ponieważ ektomorfik nadal może mieć tłuszcz do spalenia, możemy spotkać taką osobę jak skinny fat, czyli osobę, która jest chuda i gruba naraz, no chce spalić tłuszcz, ale też ma masę mięśniową, więc teoretycznie w przypadku tej osoby dobrze by było zrobić rekompozycję, która wymaga deficytu kalorycznego, podobnie jak u osoby grubszej, czyli u osoby, która chce spalić tłuszcz, ponieważ generalnie jest otyła, też musimy wejść na deficyt kaloryczny, więc jednym słowem deficyt kaloryczny jest deficytem kalorycznym, nadwyżka kaloryczna jest nadwyżką kaloryczną, to są najważniejsze zasady, odpowiednia ilość białka pod odpowiedni cel, przykładowo budowanie masy mięśniowej, to jest też ta uniwersalna zasada, której się musimy trzymać. Jeżeli chodzi o rodzaje diet, czy to, co jemy, to już jest sprawa indywidualna, to już jest sprawa tego, jak się czujemy po danych produktach lub jaki sposób żywieniowy nam najbardziej pasuje. Jednak te podstawowe zasady nie zmieniają się i nadal nie widzę sensu, aby klasyfikować się pod dany somatotyp, aby określić to, jak powinniśmy się odżywiać. I nie mówię o celu, mówię o tym. Jeżeli wszyscy mają spalić tkankę tłuszczową, co mają zrobić? Być na deficycie kalorycznym. Zanim przejdziemy do tego ostatniego pytania, na pewno wielu z was już krzyczy w monitor: hej, ja jestem ekto, mam problem z budowaniem masy lub jestem endo, więc mam problem z spalaniem tłuszczu. Jak to jest? Mam szybki metabolizm, mam wolny metabolizm, o to w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, jest oczywiście coś takiego, że niektórzy z nas mogą mieć mniejsze lub większe predyspozycje do
danej rzeczy, czyli przykładowo do spalania tłuszczu, do budowania masy mięśniowej i tak dalej. Genetyka już tutaj rządzi się swoimi prawami i jest faktycznie coś takiego, że niektórzy mogą mieć genetycznie większe predyspozycje do tego, aby przybierać na wadze, choćby z powodu różnego poziomu leptyny w naszym organizmie. Więc każdy z nas może mieć troszeczkę inaczej. Zresztą inni mogą mieć wyższy poziom NEAT, czyli tak zwanej spontanicznej aktywności fizycznej, czyli aktywność fizyczna, którą robimy bardzo często nieświadomie lub świadomie, chodząc do sklepu, zmywając naczynia, wychodząc z psem, czyli generalnie spalając kalorie w czasie całego dnia, nie myśląc o treningu, spalamy o wiele więcej kalorii. Są osoby, które spalają o wiele mniej kalorii, że tak powiem, spontanicznie, są osoby, które spalają o wiele więcej kalorii spontanicznie, więc to są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Co do problemu z budowaniem masy mięśniowej, nadal mogą być tutaj inne czynniki. To, że jesz dużo, wcale nie znaczy, że jest wystarczająco dużo, lub wcale nie znaczy, że jest wystarczająco dobrze, wcale nie znaczy, że masz optymalny sen, regenerację, czy dobry plan treningowy, który pomoże Ci zbudować masę. Więc generalnie znowu kategoryzowanie się pod ektomorfik, więc mam problem z budowaniem masy, może być błędne lub jest błędne, podobnie z endomorfikiem. No i na koniec sportowcy, ponieważ niektórzy już mogą krzyczeć, że w sporcie somatotyp może mieć pewne przełożenie na wyniki. I nadal uważam, że typ ciała może mieć przełożenie na wyniki lub to, jak powinniśmy trenować i to, jakie wyniki możemy mieć. Jednak jedno badanie z Rosji sugeruje, że faktycznie somatotyp może mieć wpływ na to, jaka potencjalna dyscyplina sportowa może być stosowna dla danego somatotypu. Chociaż nie jestem pewny co do tego wszystkiego, nadal nie uważam, jak to się ma do budowania sylwetki, jak to się ma generalnie do całego sportu sylwetkowego. Jednak, dobra, sportowcy, macie pewien argument, który może być mniej lub bardziej przekonywujący. Więc finalnie, trzy somatotypy. Czy definiowanie się jako ektomorfik, mezomorfik i endomorfik ma sens i ma wpływ na Twój trening, na Twoje odżywianie i na to, jak wyglądasz lub jak będziesz wyglądać? Nie. Odpowiedź brzmi nie. I uważam, że nie ma sensu w ogóle jakby wprowadzać tego do całego tego świata sylwetkowego i osoby, które sugerują, że jesteś endo, więc powinieneś robić to w ten sposób, aby zmienić swoją sylwetkę, aby robić to tamto. Generalnie uważam, że robią to w celach marketingowych, aby, nie wiem, jakoś uświadomić niektórym osobom, że ja mam idealną metodę dla Ciebie, ponieważ Ty jesteś taki, a ja mam tą metodę, więc Ty jako Ty możesz robić to u mnie, ja to zrobię najlepiej. To wiadomo, tak? Jak działa marketing. I nie, nie jest tak, że jesteś endo, więc musisz trenować jak endo lub musisz odżywiać się jak endo. Jesteś ekto, więc musisz trenować tak i tak i tak. Nie, tak po prostu nie jest i powinniśmy o tym zapomnieć. Powinniśmy skupiać się na innych rzeczach, na innych parametrach, na rzeczach, które faktycznie mają wpływ na to wszystko. Więc generalnie koniec mojego gadania, koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że coraz mniej osób będzie używać tych stwierdzeń, nie będzie się określać jako ektomorfik, ponieważ uważam, że to jest troszeczkę ograniczające. Jestem ektomorfik, więc nie dam rady lub mam problemy. Dobra, możesz mieć problemy, ale niekoniecznie z tego powodu, że jesteś ektomorfikiem. Podobnie, jestem endomorfik, dlatego mam problemy. No dobra, możesz mieć problemy, ale nie z tego powodu, że jesteś endomorfikiem. Może być kompletnie co innego, może być coś innego, na co nie wracasz uwagi lub na co nie chcesz zwrócić uwagi. Więc to wszystko. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę. Wiem, że nadal będzie wielu zwolenników somatotypów. No i tak po prostu jest. Nadal będą osoby, które będą twierdzić, że somatotypy mają sens. Na ten moment uważam, że nie mają sensu, wszelkie badania naukowe sugerują, że nie mają sensu, wszelkie doświadczenie moje, jak i innych osób, innych trenerów, innych ekspertów nadal uważają, że nie mają sensu, chociaż jest wielu trenerów, jest wielu ekspertów, którzy piszą artykuły o somatotypach i uważają, że wpływają to jakkolwiek na programowanie treningu czy diety, co jest oczywiście według mnie błędne. Dobra, to wszystko w tym filmiku, trzymajcie się i do zobaczenia.